Dobry. Kody kreskowe, używamy je na co dzień, skanujemy produkty i wiemy, co to jest. Ale jak to maszyna wie, czym jest ten produkt? Zapraszam. Na całym świecie monopol na kody kreskowe trzyma jedna firma, GS1, z polską siedzibą w Poznaniu. Ogólnie to jest firma, która sama ustala, jak te kody kreskowe mają wyglądać, a zaraz sobie wytłumaczymy, jak to działa na przykładzie najbardziej typowego mleka. Kody kreskowe podzielone są na 95 różnych kolumn, z czego pierwsze i w połowie i na końcu, dwa, są dłuższe, żeby maszyna mogła to odróżnić. Odróżnić na po lewej stronie kod i na po prawej stronie kod. To jest dość ważne. Lewa część kodu, kolumny na lewej, przy lewej części kodu są odpowiednio ustawione, tak żeby każda liczba na dole odpowiada liczbie białych kolumn na górze. Rozumiecie? Czyli jeżeli maszyna to czyta i wie, że na przykład jedna kolumna to po lewej stronie jest biała, no to powiedzmy jest to dana liczba. No i tak maszyna wie, gdzie co działa, prawda? Po lewej stronie są inaczej ustawione niż po prawej, ponieważ po lewej stronie są liczby białe, kolumny są parzyście ustawione, a po prawej stronie są nieparzyście ustawione, tak żeby maszyna mogła wiedzieć, od której strony ma liczyć. Teraz przejdźmy do tego, jak działają te liczby na dole. Co one oznaczają? Pierwsze trzy to jest kod kraju. Dla Polski to wynosi 590, dla Szwajcarii 622 i tak dalej. Następne cztery cyfry, które to doprowadzają do połowy, to są cyfry firmy. Dany kod firmy, który jest w bazie danych GS1 i ona go rozpoznaje po prostu. Nas druga część kodu jest potrzebna po to, żeby mieć dany produkt, żeby oznaczyć dany produkt. Początkowo ma się tylko jedną liczbę, ale potem można dokupywać oczywiście dalej, żeby mieć więcej produktów, bo teoretycznie na start możesz mieć tylko 10 produktów w sklepie, a jak wiadomo, niektóre firmy mają więcej. Dlatego wykupują więcej kodu i mają o wiele więcej. Ostatni znak na kodzie kreskowym jest to tak zwana liczba sprawdzająca. To nie musi być liczba, może być znak i wtedy to jest zakodowane, co to znaczy. Liczba sprawdzająca pozwala maszynie na to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście przeczytało ten produkt odpowiednio. Działa to na takiej dość prostej zasadzie, jeżeli jesteś maszyną, czyli najpierw dodajesz pierwszą, trzecią, piątą, siódmą liczbę, tak w kolejności, mnożysz je razy 3 i wychodzi ci pewna liczba. Potem dodajesz parzyste liczby, czyli w naszym przypadku to będzie 9, 4, 1 i tak dalej. Kontynuując, to te liczby dodajesz jedną do drugiej, a potem to wszystko odejmujesz od tego kolejną wielokrotność dziesiątki, czyli 50 na przykład, albo 60 odejmujesz od tego i zostaje ci liczba jedności, która jest tą liczbą sprawdzającą powinna być. Wtedy maszyna wie, że dobrze przeczytała. Tak oto wyglądają kody kreskowe, jak się je czyta. Teraz chyba będziecie wiedzieć, skąd na przykład pochodzi dany produkt, czy jak to wszystko działa na tym kodzie kreskowym. A ja się chciałbym z Wami żegnać. Do następnego.